Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie 21 listopada 2020 roku w sobotę. Proszę Państwa, nasze spotkania ostatnio ujawniają właściwie fakty, które się dzieją w tej chwili na świecie. Jest umiera trzecia część człowieka, apokalipsa. Apokalipsa przedstawia tą sytuację, właściwie to tłumaczenie apokalipsy przez osoby, które tego nie rozumieją. Jak to powiedział święty Paweł, święty Piotr w liście, proszę zauważyć, drugi świętego Piotra, rozdział 3, werset 14. Dlatego umiłowanie, oczekując tego, starajcie się, aby on was zastał bez plamy i skazy w pokoju. A śliwość Pana naszego uważacie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was. Jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym, są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą tak samo, jak inne pisma na własną swoją zgubę. Widzimy, tutaj jest sytuacja tego rodzaju Kartagina, jest to zapis kartagiński, chodzi mi o miasto Kartaginę, gdzie żyli chrześcijanie bardzo umocnieni, a w owym czasie Rzym zaczął od Kartaginy wyniszczać całe chrześcijaństwo. Już Cyryl pisze w 268 roku, już to drugie jest polowanie na chrześcijan, wyniszczanie i zabijanie chrześcijan z tego powodu, że Rzym chce jednej władzy, centralizacji tego wszystkiego, a nie osobistego zdążenia do Boga. Proszę zauważyć ciekawą rzecz. Wczoraj i przedwczoraj, a właściwie wczoraj, w święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, była 4 lata temu intronizacja, gdzie Kościół razem z państwem, czyli establishment duchowny i establishment świecki, nawoływali i w wielkiej rocie skierowanej do wszelkiego człowieka, do Polaka, i wołając do Boga, że człowiek w tej chwili osobiście będzie zdążał do Boga Ojca, dbał osobiście o swoje serce, o to, aby Chrystus Pan zamieszkał w jego sercu, jak to mówi drugi świętego Pawła do Tymoteusza. Nie ma innego pośrednika między człowiekiem a Bogiem, jak tylko sam Chrystus Jezus, który złożył ofiarę ze swojego życia w wyznaczonym czasie. Nie ma innego pośrednika i zostało to ustalone, czyli powrót do okresu przedkartagińskiego, czyli nie kartagińskiego w sensie Kartaginy, tylko zapisu kartagińskiego, tego, gdzie synod w Kartaginie w 418 roku poddał schizmie całe chrześcijaństwo, bo wtedy jeszcze nie było odłamów. Całe chrześcijaństwo poddał schizmie, czyli zaczął działać w taki sposób. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 4, werset 18. Proszę zauważyć, co tu jest napisane. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Ponieważ lęk kojarzy się z karą, ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Co to oznacza? Skupię się na jednym z wersetów, które wykorzystała Kartagina. Lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Więc zaczęto ludzi straszyć potępieniem, że tylko Kościół ma możliwość skierowania, że Kościół jest jedyną władzą, jedyną mocą i zaczęto wszystko robić, aby wyrzucić Chrystusa, czyli wyrzucić Chrystusa. Co to znaczy? Spójrzmy na list świętego Pawła do Rzymian. Do Rzymian, rozdział 1, werset 20. Przepraszam bardzo, coś mi tam przygniotło. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, to jest wiekuista jego potęga oraz bóstwo, stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, tak, że nie mogą się wymówić od winy. Czyli Kościół, który ustanowił synod w Kartaginie, synod w 418 roku, gdzie wyrzekli się Chrystusa, notabene, sic można było powiedzieć, notabene, czyli proszę zwrócić uwagę na to, że we wszystkich publikacjach, przepraszam bardzo,
które Kościół przedstawia, Kościół nie ma 418 roku jako jakikolwiek synod. Nie ma. Po prostu jest synod 320 rok, czy 324, a później jest synod 420, któryś chyba czwarty rok. Nie ma synodu, który by był w 418 roku. Nie ma go, po prostu nie ma. A ten synod jest synodem, który ukazuje właśnie schizmę Kościoła, ukazuje, że są tam jakieś nowe ustalenia i tak dalej, i tak dalej. Po ukazaniu się filmu, o którym było ukazane z wielką, bardzo, można powiedzieć, oparte na dokumentach letniej wiary, czyli breviarium fidei, bo breviarium fidei oznacza letnią wiarę, że Kościół kierował człowieka ku letniej wierze. Ku letniej wierze. Co to znaczy letnia wiara? Apokalipsa świętego Jana, rozdział 3, werset 14. Znam twoje czyny, i ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, bo tak, skoro jesteś letni. Letni. I ani gorąca, ani zimny chcę wyrzucić z moich ust. Czyli letnia wiara, czyli tych, których trzeba z ust wyrzucić. Czyli skierowanie człowieka do letniej wiary, aby człowiek sam przez postawę swoją stał się wyrzuconym z ust Chrystusa. Bo ani zimny, ani gorący. I dalej. Tutaj chcę powiedzieć o tym, albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, to jest wiekuista, jego potęga oraz bóstwo stają się widoczne dla umysłu przez jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. 418 rok, jest mowa o Chrystusie. Mowa o Chrystusie. Chrystus jest wszędzie. Tylko jest zabijanie ludzi, karanie przez różnego rodzaju, no tak jak powiedział święty Cyryl, nasyłanie żołnierzy i zabijanie ogromnych ilości chrześcijan. Setek tysięcy, czy nawet dziesiątek tysięcy chrześcijan. Zabijanie tylko dlatego, że są chrześcijanami, bo jest ich za dużo. Jest ich za dużo i zaczyna się po prostu stwarzać wiara chrystusowa, a tylko Kościół jako Rzym chce mieć władzę nad wszelkim człowiekiem. Nie po to, że tak mogę powiedzieć, wybrał szatana, aby teraz ludziom dać wolność. Teraz trzeba ludzi straszyć potępieniem, karą, a tylko oni mają jedyne wyjście, tylko oni, więc znają jedyne wyjście. I tu jest powiedziane w ten sposób, ludzie, wierzcie sobie w Chrystusa, tylko nie oglądajcie Jego dzieł w prawdzie, nie poznawajcie Jego tożsamości, nie poznawajcie przymiotów, autorytetu Bożego. Nie poznawajcie Jego tajemnic, nie poznawajcie Jego chwały, prawdy. Możecie w Niego wierzyć, ale bójcie się i lękajcie piekła. Nie wierzcie, że was uśmiercił. Nie wierzcie, że jesteście już nowym stworzeniem. Nie wierzcie, że was przeniósł do nowego świata. List do Efezjan, rozdział 2, werset 6. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Jezusie Chrystusie. Jest tu bardzo wyraźnie powiedziane. Aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem was w Chrystusie Jezusie. To dobro, to jest tajemnica w synach Bożych, która zgłębia się do głębin, a my to także natura wewnętrzna, głęboko podświadoma, piękne córki ziemskie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na pewno wiecie Państwo o tym, bo rozmawialiśmy o tym, a zresztą czytaliście różne publikacje zapewne na ten temat, że w chrześcijaństwie nie ma żadnej mowy o żadnej podświadomości. Jest tylko jakaś tam historia o czymś tam, gdzieś odległym, niezmiernie daleko, a o podświadomości nie ma. O podświadomości mówi Freud, mówią inni, mówią Kahuni i tak dalej, i tak dalej. Ale w chrześcijaństwie nie ma nic o podświadomości. Chrześcijaństwo mówi tylko o tej naturze. Tylko o naturze podświadomej
tylko o dziele naszym, który musi się stać w naturze podświadomej, a Chrystus Pan jest mocą nadrzędną, którą tą naturę podświadomości czyni zdolnym do uwolnienia od zła, które zostały sprowadzone przez ducha mocerstwa powietrza, czyli przez synów, przez zwiedzenie synów Bożych. I proszę zauważyć, że synowie Boży zostali zwiedzeni przez ducha mocerstwa powietrza w taki sposób, że obiecał im, powiedział im, tak można było powiedzieć, że żyją niepełną naturą opieki. Niepełną. Jest jeszcze głębsza natura opieki, którą on ma. I pokazał im zmysłową naturę, że mogą sobie córki ziemskie wziąć za żony i mogą zmysłowo z nimi sobie baraszkować i dzieci sobie porobić. I to jest dopiero pełnia istnienia w całości. Nie znali tej przestrzeni, to im pokazał. To samo szatan. Szatan Ewie mówi, masz w sobie potężny umysł, wiarę i moc i możesz tak naprawdę dopełnić prawdę Bożą, dopełnić dzieła Bożego, poznając, dokładając jeszcze swojego umysłu. I w tym momencie cielesność, którą przyjęła, zdegradowała ją. Bo nie znała, może nie musiała znać, ponieważ uległa szatanowi. A dlaczego została stworzona Adam i Ewa? Dlaczego oni zostali stworzeni? Zostanie stworzeni, oczywiście, jest przecież napisane. Panuje nad zwierzętami morskimi, lądowymi, powietrznymi. Weźcie ziemię w posiadanie. Jest zresztą napisane w Księdze Genezis, Księga Genezis, rozdział 1, werset 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Uczyńcie ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Czyli uczynił ich panującymi, aby wzięli w opiekę całą ziemię i zapanowali miłością Bożą nad tym. Czyli można by powiedzieć w taki sposób, uczynił ich zdolnymi do wstąpienia do głębin, o czym mówi święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 8. Uczynił ich zdolnymi do wstąpienia do głębi i pokonania, wyrwania tego, co upadło, wyrwania i wzniesienia ku doskonałości Bożej. Ale proszę zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego Bóg zabrania Ewie i Adamowi zbliżać się do drzewa poznania dobrego i złego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo w szatanie nie ma nic, co można by było uratować. Nie ma nic, co by można, na czym, co mogłoby przyjąć prawdę Bożą. Jest tylko śmierć i grzech. Jest tylko śmierć i grzech. Zresztą o tym jest także napisane w liście świętego Pawła Jana, pierwszy świętego Jana, rozdział 5, werset chyba 16. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim przypadku nie polecam, aby się modlono. I tutaj jest sytuacja z szatanem. Bóg zabrania Ewie w jakikolwiek sposób wchodzić w relację z szatanem, bo nie ma w nim nic, co by można było nawrócić, dlatego że Bóg spalił w nim jego wnętrze i całą naturę prawdy, czyli odebrał mu Słowo Boże. Odebrał mu Słowo Boże. I proszę zauważyć tutaj, proszę zauważyć ciekawą rzecz. List do drugi list świętego Piotra, rozdział 3, werset 4, jest napisane. Pamiętacie Państwo ten werset? Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Słowo Boże. Na Słowo Boże. Tu chcę skupić uwagę na Słowo Boże. Na Słowo Boże. I przez nią ówczesny czas zaginął pod wodą. A to samo Słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Czyli dostrzegamy taką sytuację, że była ziemia, przestała istnieć. Powstała nowa ziemia i istnieje teraz. Ale Słowo jest cały czas to samo. To samo Słowo, które było w upadłych aniołach,
czyli w synach Bożych, a upadli, zostało im odebrane. I to samo słowo teraz przebywa w dzisiejszych synach Bożych. To samo słowo, czyli ci, którzy zachowują pełnię Bożą. Pełnię Bożą, czyli list świętego Jana, Rzym, list do Rzymian, rozdział 8, werset 14, gdzie jest napisane, albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. ponieważ są, powstali ze Słowa. Powstali ze Słowa Bożego i w nich Słowo Boże jest mocą ich postępowania. Tak jak powiedział Jezus Chrystus w Ewangelii według świętego Jana, chyba rozdział 12 lub 14, takie słowa wypowiada. Kto mnie widzi, wjeżdżając do Jerozolimy na osiołku, kto mnie widzi, widzi i Ojca, bo ja i Ojciec jesteśmy jednym. Synowie Boży nie mówią, że nimi są, tylko Ojciec o nich świadczy, że nimi są. Czyli kto patrzy na Synów Bożych, widzi i Chrystusa, i Ojca. Ponieważ nie ma Synów Bożych bez Chrystusa i bez Ojca. Nie ma Synów Bożych, którzy chodziliby po ziemi, a nie znaliby Chrystusa i nie znaliby Jego dzieł. Nie znaliby tajemnic, które Bóg im w nich objawia. Dlatego, że nie ma Synów Bożych tam, gdzie nie ma Ducha Bożego, gdzie nie ma Chrystusa i nie ma Boga. Ponieważ to Jezus Chrystus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca, bo ja i Ojciec jesteśmy jednym. Czyli Jezus Chrystus ukazuje, że niemożliwym jest, aby był Syn, nie był Ojca. Jeśli jest Ojciec, to jest Syn. I dlatego, jeśli jest Syn, to jest Ojciec. Dlatego, jeśli są synowie Boże, to jest Słowo Boże. Słowo Boże, dzisiejsze, co dzisiaj mówi na przykład Kościół na temat pierwszego i drugiego filmu, który jest tym filmem mówiącym o Kartaginie, o prawdzie, o miłości, o życiu, o drodze prawdy, o tym, gdzie człowiek tak naprawdę idzie, co ma uczynić. Proszę Państwa, to są całkowicie prywatne jakieś dowodzenia. Prywatne. My jesteśmy ciałem nauczycielskim. To nas musicie słuchać. Nas, którzy mówią, że do Chrystusa tylko można zdążać przez poszukiwanie grzechu. Tylko wtedy, kiedy się strasznie boicie i lękacie kary. To wtedy znajdziecie Boga. Ale przecież jest powiedziane u świętego Jana bardzo wyraźnie. W pierwszym liście świętego Jana w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. A tam? Nie, musicie się bać. Musicie się bać kary, która na was spadnie, jeśli będziecie nam posłuszni. Musicie się bać kary, abyście nie byli posłuszni. Abyście byli posłuszni. Kary, która na was spadnie, bo my mamy klucze do zbawienia. Klucze do zbawienia. I jeśli ktoś będzie posłuszny, to ten klucz może mu damy. Ale jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy. Ale jest powiedziane w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 3, werset 18. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Czyli inaczej, czy ksiądz może uwierzyć za człowieka? Czy Kościół może uwierzyć za człowieka? Każdy człowiek musi uwierzyć osobiście. A dlaczego osobiście? Bo Jezus Chrystus umarł za człowieka osobiście. Dzisiejszy Kościół mówi, że to jest nieprawda. On sam umarł na krzyżu i za nikogo nie umierał. Umarł sam za siebie. Czyli umarł za grzechy. Tak, ale nie za człowieka. Ale jest napisane całkowicie inaczej. List do Rzymian, rozdział 6, werset 6, gdzie jest napisane, to wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała, nie grzechu, grzesznego ciała razem z grzechem, to wiecie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Co to oznacza? Dzisiejsi ludzie pozbywają się grzechu, ale nie pozbywają się ciała grzesznego, co jest niemożliwe. Ludzie pozbywają się dzisiaj grzechu, ale umierają, co nie jest możliwe, bo grzech sprowadził śmierć i jeśli grzech ustępuje, nie ma już śmierci. List świętego Pawła do Koryntian, 1 do Koryntian, rozdział 15, werset 55. Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech. A
siłą grzechu prawo. Więc tutaj jest sytuacja tego rodzaju, że jak święty Paweł mówi o sile prawa i grzechu. Gdy nie znałem prawa, nie znałem Ewangelii, nie znałem prawa, mimo że miałem grzech, nie znałem go. Ale gdy zacząłem poznawać prawo Boże, tym silniej grzech we mnie zaczął ożywać. I co się dzieje w dzisiejszym świecie? Ludzie stają przed Trybunałem Chrystusowym. Stają przed Trybunałem Chrystusowym. Trybunał Chrystusowy po prostu jest. I mówimy o nim już od około 4 lat, że przyjdzie Trybunał Chrystusowy. I że już to się zbliża i już jest, było to o biadach, które przychodziły. W tej chwili jest to śmierć trzeciej części człowieka. Nie trzeciej części ludzkości, tylko trzeciej części człowieka. Bo jedna trzecia ludzkości to by pozostało gdzieś, powiedzmy, no troszeczkę więcej niż 1,5 miliarda. Powiedzmy miliard 700 by pozostało. Nie, no może trochę więcej, 1/3. Dwa z groszem. Więc jest to sytuacja tego rodzaju, że to by było i tak dużo, ale tu jest śmierć jednej trzeciej człowieka, czyli musi umrzeć ta część człowieka, która nie jest w stanie przejść do nowego istnienia. A człowiek, który przychodzi do nowego istnienia, musi mieć jedność z Chrystusem, gdzie jest powiedziane w taki sposób, gdybyś nawet umarł, a wierzyć będziesz we mnie, żyć będziesz. O co tutaj chodzi? To jest bardzo ciekawa sytuacja, powiem Państwu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na Strzelnicy jakieś 15 lat temu był wykład na temat, pierwszy to był wykład na temat nicości, słabości, bezsilności, niezradności, bezradności i bezbronności. I żeby wołać głęboko o te wszystkie przymioty. Ludzie byli przerażeni. Ponieważ oni przez całe życie bronili się przed tym, żeby nie być nikim słabym, bezsilnym, niezaradnym, bezradnym, bezbronnym. Cały czas się bronili przed tym. Szatan ich straszył, że będą właśnie słabymi. Będą nikim słabym, bezsilnym, niezaradnym, bezradnym, bezbronnym. Strasznie się bali. Ale kiedy... przeszli do tej właśnie poszukiwania, świadomego poszukiwania nicości, słabości, bezsilności, niezradności, bezradności, bezbronności. Okazało się, że zaczęło się pojawiać, że tamta część zaczęła umierać, dosłownie, bo zaczęli skupiać się na ufności Bogu, ufności, uległości, oddaniu i niewinności. Zaczęli skupiać się na chwale Bożej. Tamta część umarła, a oni powiedzieli, ojejku, przecież ja się czuję dobrze. Przecież nic mi się nie stało, a nawet czuję się lepiej niż przedtem. Więc w takim razie, jeśli tamto umarło, to nie było mną, a tak bardzo mi mówiło, że jest mną. Wszędzie informacje były, że jest to właśnie, że jest mną. Wszystko, że jest mną. Na przekór tego wszystkiego, z powodu ufności z całej siły Bogu, ludzie i wszyscy trwali w nicości, słabości, bezsilności, niezradności, bezradności, wołali do Boga, a trwali w ufności, oddaniu, uległości i niewinności. Trwali w tym oddaniu. Więc umarło coś, co się podawało za nich tak bardzo, że byli przekonani właśnie, że stracą życie, jeśli będą nikim słabym, bezsilnym, niezradnym, bezradnym, bezbronnym. Okazało się, że nic takiego się nie stało. Poczuli się dobrze, więc mówią, co się stało. Jeśli tak naprawdę umarliśmy, czyli umarło w nas to, co się podawało za nas, umarło, a my tego nie odczuwamy, dzisiaj jest ta sama sytuacja. Umiera ego. Ono chce powiedzieć, że jest z nami. Ale nie jest. Nie jest z nami. Jak dzisiejszy dzień, ten czas możemy nazwać? Chrystus otwiera więzienia i puszcza więźniów wolno. A co się dzieje ze strażnikami? Kogo będziemy pilnować? Kogo będziemy więzić? Nie potrafimy niczego innego robić, tylko więzić, dręczyć i na kiju jedzenie podsuwać.
Nic nie potrafimy. Potrafimy tylko straszyć, męczyć, dręczyć i karać. Czy potrafimy tylko te więzienia obsługiwać? Nie potrafimy i w tych więźniów tam trzymać, aby nie uciekli. A tu przyszedł ten, który więzienia otworzył i wypuścił wolno więźniów. Cóż będziemy robić? To samo jest z księdzem. Cóż będę robić, jeśli ludzie grzechu nie będą mieli? Gdzie będą się spowiadać? Jak nie będą mieli grzechu, to się nie będą spowiadać. A jeśli nie będą mieli grzechów, to jakie będą pokuty odprawiać? A właściwie to ja po co będę? Po nic nie będę, bo tylko ludzie przychodzą do mnie, bo się boją kary, piekła. Ale jeśli uwierzyli w Chrystusa, to ja jestem jak ten, który właśnie trzymał ich w więzieniu. Oni idą, a ja zostaję razem z pustymi więzieniami. Przyjdzie czas, że mnie całkowicie usuną jako tego kompletnie niepotrzebnego. Najdziwniejszą rzeczą jest to, że są strażnikami więzień, nie jest to gdzieś w nich istniejące na wieki. Że mogą się stać także tymi, którzy wyszli z więzienia. Których też wypuszczono. Tylko by musieli się stać jak wszyscy inni. A to jest niedoczekanie. Jak to mówi święty Piotr w Apokalipsie. Niedoczekanie. Nie są w stanie się nawrócić, ponieważ każdą drogę do Boga traktują jako kuszenie. Jako utratę swojego miejsca i pozycji. To samo faryzeusze. Faryzeusze każde Ewangelię Jezusa Chrystusa traktowali jako utratę swojej pozycji. Jaką utratę swojej pozycji, że oni znają Boga, a Chrystus w ogóle Jego nie zna. Tylko, że On to cuda czyni i On objawia, i On tajemnicę objawia. A oni cały czas trzymają klucze od więzień tych ludzi i nie chcą ich wypuścić. I karzą ich za każde uchybienie, aby trzymać ich, bo kara, lęk i kara sprawują się. Sprawują się i się sprawdzają. Się sprawdzają. I tu jest właśnie ta sytuacja, że ludziom jest niezmiernie ciężko się z tego wydostać. Do czego to jest podobne? Podobne jest do sytuacji syndromu sztokholmskiego, gdzie kobieta, która zakochała się w przestępcy, który ją porwał, była w tak strasznym stanie napięcia wewnętrznego. To tak jak na przykład jest sytuacja, że człowiek ma głodówkę. Przychodzi trzeci, czwarty dzień głodówki i nagle człowiek się czuje szczęśliwy. Szczęśliwy tak bardzo, że mógłby nie jeść już w ogóle. Występuje sytuacja tego rodzaju, że mózg zalewany jest dopaminą. Chemiczna zmiana mózgu, które hormony bronią organizm i psychikę, aby nie zapadła się w stan rozdarcia i rozbicia i utrapienia z powodu tego, że organizm zaczyna wysyłać sygnały ratuj mnie. Coś się złego dzieje. I wysyłana jest dopamina. Dopamina, hormon nagrody, powoduje tą sytuację, że w tym momencie człowiek doznaje wewnętrznego uniesienia, a to wewnętrzne uniesienie łączy go z rzeczywistym stanem duchowym, który dopiero działa na organizm we właściwy sposób. Dopamina jest tylko kluczem, jest tylko drzwiami, które otwiera drogę do tych wyższych aspektów, jeśli człowiek w ogóle chce tam pójść. I gdy tam pójdzie, to już ta siła duchowa wpływa na ciało i ciało już zaczyna pozyskiwać inną całkowicie energię. Inną energię. Pozyskuje inną energię. O czym tu chcę powiedzieć? Dzisiejszy świat. Ginie jedna część, jest druga. Ginie jedna, jest druga. Ale ta druga jest tą tak naprawdę pierwszą. Ta druga jest tak naprawdę pierwszą. Proszę zauważyć, jest taka opowieść chyba u Galatów, rozdział 4, że urodziło się, to chyba byli synowie Sary, już nie pamiętam dokładnie, urodziło się dwóch synów i jeden trzymał drugiego za piętę. Jeden się urodził pierwszy, drugi się urodził drugi, ale ten drugi ciągle wszystko robił, aby być pierwszym, mimo że był drugi. Ciągle go zwalczał. Ciągle go chciał zniszczyć. Chciał nad nim panować.
O tym święty Paweł mówił właśnie w liście do Galatów, z tego co pamiętam. I tutaj właśnie, gdy uświadamiamy sobie, że ten proces, który w tej chwili jest na ziemi, on trwa, on jest, nie da się go zatrzymać. Nie da się go zatrzymać. Bo to jest po prostu niemożliwe, żeby zatrzymać proces. Przeczytałem taki nagłówek pewnej takiej informacji, że badania jakieś tam prehistoryczne nad różnymi wirusami stwierdziły, że podobny proces koronawirusa podobnego był 25 tysięcy lat temu. Że coś tam się po prostu też wydarzyło, prawdopodobnie jakiś przeskok ewolucyjny. Jakaś gwałtowna zmiana psychiki i natury człowieka. Chcę przedstawić tą sytuację, że te transformacje, które w tej chwili istnieją, one nie są szkodliwe dla człowieka. Człowiek chce je zatrzymać, zresztą w Ewangelii jest napisane o tym w Apokalipsie. Przyjdzie czas, kiedy nastąpią na ziemi wielkie zmiany. Wielkie transformacje. Ludzie będą chcieli to wszystko powstrzymać, dać sobie z tym wszystkim radę w sposób ludzki, a zrozumieją, że nie jest to możliwe, zwrócą się do Boga i wtedy dopiero wyzdrowieją. Wtedy dopiero odnajdą boską naturę. Dzisiaj tak naprawdę człowiek musi się trzymać tego, co żyje, co zawsze w nim żyło, a dzisiaj Chrystus to do życia coraz bardziej wydobywa i wynosi na światło dzienne, a tamta część musi zginąć jak dinozaur. Musi po prostu przestać istnieć. Tamta część się przygląda się na spadającą asteroidę i widzi swoją zagładę i nie wie co zrobić, gdzie uciec, jaką dziurę wejść. Nie da się, bo ona po prostu wszystko przemieliła i wszystko zniszczyła. Więc dzisiejsze ego jest jak dinozaury, które oglądają spadającą asteroidę. Dzisiejsze ego. Widzą po prostu swoją zagładę, ale nie rozumieją, co to takiego jest. Może drugi księżyc. A to się po prostu dzieje i pojawiają się opisy. Jeden naukowiec napisał to, że to jest księżyc. Inny napisał, że jakieś słońce. Inny to, a trzeci napisał, właśnie giniemy. Właśnie gdyby, bo spadło to coś. Powiedzmy, że abstrahuję oczywiście. I tutaj nie chodzi o to, abyśmy się po prostu zastanawiali, siedzieli sobie i zastanawiali się w głowie, co zrobić, co wymyślić. Tylko zacząć czynić to, co jest napisane w liście świętego Pawła do Rzymian, rozdział pierwszy, werset 20. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, to jest wiekuista jego potęga oraz bóstwo, stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Więc umysł nasz jest stworzony do poznawania. Dzisiejszy świat stworzył rozum. Ego stworzyło rozum. Czyli co to znaczy? Wyobraźnia. Czym jest wyobraźnia? Jest nadzieja i jest wyobraźnia. Nadzieja ma prawdę naszą o tym, kim jesteśmy na zawsze. Wyobraźnia nie jest sytuacją działającą w przeszłości, którą znamy i w teraźniejszości, którą widzimy. Nie wyobrażamy sobie to, co przeżyliśmy, bo to jest w nas istniejące. Nie wyobrażamy sobie także tego, co widzimy, bo byłoby to chore. Rozumiecie Państwo, chore, by było to nielogiczne. Widząc rzecz, a sobie wyobrażać co innego, że to jest coś innego. Byłoby to po prostu, taki człowiek się kwalifikuje do leczenia w dzisiejszym punktu nauki, bo widzi to, a chce widzieć co innego. Nie chce tego poznać. Ale wyobraźnia nieustannie konstruuje przyszłość. Aby się przyszłość ta, która już jest dla nas teraźniejszością przez Boga daną, teraźniejszością przez Boga, czyli co chcę powiedzieć? Nadzieja jest naszą teraźniejszością przez Boga daną, ale naszą przyszłością. To oznacza, że nie ma możliwości zmiany swojego losu jako duchowa natura. Ale
ale ciekawą sytuacją, ale fizyczna, tylko zmiana jego losu. Nie ma możliwości, żeby natura fizyczna nie zmieniła swojego losu. Ludzie mówią takie rzeczy. Jeśli rzeczywistość jest przeznaczona, to po cóż nam cokolwiek robić? To nasze wszelkie decyzje i postanowienia są bezsensowne. Ludzie. A czy nie chcecie jej za wszelką cenę zatrzymać, aby była niezmienna? Narzekacie na to, że nie można jej zmienić, a sami wszystko robicie, żeby się kompletnie nie zmieniła. Więc na co ludzie narzekacie? Że narzekacie, że Bóg i tak waszą przyszłość ustalił i narzekacie, że wasza przyszłość jest ustalona i nic nie możecie zmienić, a w kącie siedzicie w domu i wszystko robicie, aby się nie zmieniła. Aby się nic nie zmieniło. Aby się nie zmieniło nic w tym życiu. Czyli co to oznacza? Człowiek chce żyć tymi samymi błędami, które żył ojciec, dziad i pradziad. Naśladować dokładnie ten sam upadek pierwszy. Wszystko robić to samo. Narzeka na Boga, że Bóg mu zabrał wolną wolę i że nic człowiek nie może zmienić, bo cokolwiek będzie zmieniał, to i tak będzie tak samo. Narzeka na Boga, ale on sam wszystko robi, aby się nic nie zmieniło. Nic nie zmieniło. Żeby nie nastąpiła zmiana w jego życiu. Chce, aby jego życie było niezmienne nieustannie. I dlatego ciekawą rzeczą jest to, że duchowa natura jest ustalona przez Boga odwiecznie. Duchowa natura jest ustalona odwiecznie przez nadzieję, którą jest Chrystus. List świętego Pawła do Kolosan. Rozdział pierwszy, werset 28, wcześniej. Którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Ten werset jest też gdzie indziej napisany. Też do Kolosan. Trzeci. 3, 4. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Czyli Chrystus jest chwałą i dla chwały naszej. Przyszedł dla chwały naszej. Bronienie się przed Chrystusem z całej siły jest to utrzymywanie niezmienności natury ludzkiej i nieustanną chęć zmiany boskich planów względem prawdy Bożej, czyli aby się prawda Boża nie objawiła, nie zrealizowała. Żeby prawda Boża się nie zrealizowała, żeby się zrealizował upadek człowieka do samego końca. Czyli człowiek narzeka na Boga, że człowiek może sobie myśleć, ile chce i planować i tak się stanie, jak się stanie. Ale Bóg chce nieustannie zmienić fizyczność człowieka, aby była doskonała w Bogu. A nie pozwala zmienić duchowości, ponieważ jest od Boga, ale człowiek nieustannie chce zmienić duchowość, aby służyła tej naturze ziemskiej. Jakie to są plany? To są przecież plany Lucyfera. To są plany ducha mocarza powietrza. Więc ludzie muszą się przebudzić, że muszą oglądać dzieła swoje i swoje zacząć myśleć o tym, kim są, przez swoje myśli. Jak ich myśli nieustannie sprzeciwiają się Bogu. Ich myśli chcą zawładnąć mocą Bożą. Ich myśli nie chcą zmiany żadnej natury ziemskiej. To nie są to jakieś tam plany. To są plany dokładnie ducha mocarza powietrza. To są plany przeciwnika Boga, czyli szatana. I to są plany, którym ulegli synowie Boży, którym Bóg odebrał Słowo Pańskie, Słowo Boże, bo to samo Słowo stworzyło nową ziemię i więc to samo Słowo stworzyło tych samych nowych synów, ale jest to samo Słowo i ten sam plan, to samo działanie, ta sama tajemnica. Więc w tym momencie możemy powiedzieć, że to są ludzie, którzy słuchają tego naszego spotkania, na webinarium tutaj na miejscu, ale może będą też słuchali kiedyś tam.
Zapewne będzie dużo łapek. Kicha. Kicha. To jest kicha. Po co nam to potrzebne? To jest kicha. To są ci, którzy później będą kichali na swoje życie. Którzy będą mówili, dlaczego my tutaj jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Mamy swój plan. Dlaczego ktoś nam plan zabiera? Więc zobaczcie, czy to nie jest plan czasem szatański w waszym życiu. Plany waszego życia wedle szatana. Przyjrzyjcie się jego planom. Czy to nie są dokładnie jego plany? To są jego plany. Co do panowania nad ludzkością, wykorzystanie świadomości człowieka do panowania nad mocami boskimi, nad świadomością boską. Bóg jest świadomością. Nie wiem, czy pamiętacie wykład sprzed 5 lat może, albo może 10 lat, kiedy rozmawialiśmy, że umysł człowieka, mózg człowieka i neurony są podobnie zbudowane do wszechświata. Że podobnie funkcjonuje. Ostatnio czytam w internecie, że pewien naukowiec dopatrzył się, że mózg człowieka i wszechświat są podobne i tak samo funkcjonuje. Ale to jest sytuacja związana właśnie z tym, że to ta sama świadomość jest. Bóg zarządza świadomością, jest świadomością. Bóg jest świadomością, życiem. I my jesteśmy także świadomością. I dlatego chcę powiedzieć o tym, że lęk pojawia się dlatego przed zmianami, przed śmiercią, bo człowiek myśli, że jest śmiertelny, ponieważ jest to wynik grzechu. Jest to wpływ grzechu śmiertelnego. Grzechu pierworodnego i śmiertelnego. Pierworodny jest śmiertelny, bo przyszedł z powodu Adama, ale jest on też, że jest grzech śmiertelny, wynikający z tego, że człowiek taki los swój wybiera, mimo że ma Chrystusa, to go nie chce. Woli wybierać tych, których będzie się bał, ponieważ jest to łatwiejsze, ponieważ człowiek od zarania dziejów kieruje się lękiem. Oglądałem taki film, w którym jeden z prawników drugiemu człowiekowi, też prawnikowi, daje takie paragrafy do podpisania, aby rozmawiając nie łamał tych zasad, a jednocześnie jaka kara grozi jemu, jeśli będzie, wyniesie to z tego miejsca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O, ale tych praw jest tutaj dużo, muszę to podpisać. A ten drugi prawnik mówi, wie pan, nie, od zwierząt dzieli nam na to, że mamy te właśnie zakazy i nakazy. Te prawa, że tak mogę powiedzieć, ale nie ma tutaj tak naprawdę mowa o Bogu, że od zwierząt różni nas to, że mamy Boga. Że Bóg nas ocalił i że Bóg jest naszym Stwórcą i że jesteśmy tego świadomi. Zwierzęta nie są tego świadomi, dlatego mają nas. Więc wszystko musi być, dlatego święty Paweł powiedział o prawie. Prawo jest w porządku do czasu wiary. Kiedy jest wiara, prawo już nie ma władzy. Ale jeśli ktoś będzie się poruszał jeszcze w dalszym ciągu prawem, mimo że jest wiara, to poddam mu go prawu, ale tym prawem zarządza już szatan. I on ich nauczy przestrzegania prawa. Jest taki list świętego Pawła, który właśnie w taki sposób przedstawia. Oddałem tamtych i tamtego, oddałem diabłu, aby nauczył ich przestrzegania prawa. Natomiast ci, którzy żyją wedle wiary, Rzym 10 od 1. Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga, bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pewnym zrozumieniu. Jak inaczej brzmią te słowa. Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu Bożemu, pochodzącemu od Boga. Co to oznacza? Ulegli syndromu sztokholmskiemu tak głęboko, że nie mogą się w tej chwili z tego wydostać. Nie mają pojęcia, jak się z tego wydostać, bo syndrom sztokholmski nad nimi nieustannie działa. A przecież kresem prawa jest Chrystus ku usprawiedliwieniu każdego, kto wierzy. Tutaj nie dokończyłem o tej kobiecie, syndrom sztokholmski, i sytuacja jest tego rodzaju, że ona została porwana, ale że mówiliśmy tutaj o głodówce. I ta kobieta, aby umysł jej przeszedł do planu B. Pamiętam, jak moja najmłodsza córeczka, która miała wtedy 3 latka może, jechała z żoną samochodem, na tył na fotoliku, jadą samochodem do sklepu.
I żona sobie myśli tak głośno. Co ja zrobię, jak ja do sklepu pójdę i nie będzie tego, co ja potrzebuję? A córeczka mówi tak. Mamo, mam plan B. A jaki to jest, Zuziu, plan B? Kupisz coś dla mnie. To był plan B. Plan B zawsze jest dobry dla dziecka. Zawsze pasujący. A plan C jaki jest? Też dla mnie. Powiedzmy. I tutaj jest ta kobieta w owym czasie, aby jej umysł przeszedł w stan obrony, automatyczny. Automatyczny staje stanu obrony. Koranowa, czyli jej, czasami się mówi, czasami się taki zwrot używa, że ktoś zadziałał podkorowo. Podkorowo, czyli użył tak zwanego swojego gadziego umysłu. Rozumiecie Państwo? Gadziego umysłu, czyli postąpił instynktownie. Miał coś, gdzieś jakiś plan inny, inny plan emocjonalny. Jakiś taki niezbyt dobry. Podkorowo, gdzieś tam podkorowo coś tam. Dlatego tutaj Koranowa odzwierciedla tą sytuację, że jesteśmy świadomi dzieł i odpowiedzialni za nie. I tutaj właśnie ta sytuacja, że Kora Nowa nie była w stanie odnaleźć sytuacji, tylko wyjść z tej sytuacji, tylko świadomość generowała coraz większy stan rozpadu i stresu. W tym momencie Kora Nowa się załamała i wszystko przeszło do przestrzeni behawioralnej. I w tym momencie stało się wszystko jasne i proste. On jest super samcem. A ja super girl. Będę super girl, jeśli będę miała super samca. Supermana, że tak mogę powiedzieć. I w tym momencie następuje sytuacja, że ona nagle doznaje szczęścia. Nagle doznaje szczęścia. Ponieważ przeszła do tak zwanego postępowania instynktowego i w tym momencie wszystko się zmieniło. On jest tym, który jest silny, mocny, kopie, ryczy i tak dalej, jak będę jemu posłuszna, to wszystko będzie w porządku. Przyszła do mnie pewna kobieta i miała duży problem i mówię jej o Chrystusie i o prawdzie i o odnalezieniu właściwej natury. Ona mówi, no tak, ale proszę Pana, no tak, rozumiem, tak, ale co z tymi, którzy nie są chrześcijanami? Czy oni są stworzeni na zatracenie? I mówię do niej, proszę Pani, sytuacje mają się całkowicie inaczej. Proszę zauważyć. Zwierzęta nie poszukują samca alfa, który będzie opanowany, łagodny, wierny, dobry, uprzejmy, cierpliwy, niosący pokój, radość i miłość, bo to będzie ta ciepła klucha. Kompletnie nic nie czyniący. Nic nie czyniący. Szukają ryczącego, mającego wielkie kopyto, rogi, ryczącego i potrafiącego, jak trzaśnie, to po prostu leży z dwa dni nieprzytomny ten drugi. Jak to czasami się słyszy, nie, ale jesteś do samca alfa, ale jesteś poturbowany. Nie widziałaś tam tego. I tu jest sytuacja tego rodzaju, że ona mówi, pyta mnie się w ten sposób, a ja mówię, proszę Pani, sytuacje mają się troszeczkę inaczej. Jest takich 9 ciekawych przymiotów. Opanowanie, łagodność, wierność, dobroć, uprzejmość, cierpliwość, pokój, radość, miłość. One są obce, te przymioty są obce zwierzętom. One są obce zwierzętom. Zwierzęta się nimi nie posługują. Natomiast ludzie tak. Ludzie w sytuacji zagrożenia, nawet ludzie, którzy są gdzieś, kompletnie nie znają Chrystusa, nie znają zasad, wolą, aby spotkało ich to, co jest, co będzie spotkać się z opanowaniem, łagodnością, wiernością, dobrocią, uprzejmością, uprzejmością, cierpliwością, pokojem, radością i miłością, a także w sytuacjach ekstremalnych są w stanie się z tego sobie wydobyć to z siebie, a jednocześnie szukając partnerki, szukają jej opanowanej, łagodnej, wiernej, dobrej, uprzejmej, cierpliwej, niosącej pokój, radość, miłość, a jednocześnie partnerka szuka mężczyzny, który będzie opanowany, łagodny, wierny, dobry, uprzejmy, cierpliwy, niosący pokój, radość, miłość. Niepodobne jest to do zwierząt. Zwierzęta takich nie poszukują.
Zwierzęta poszukują odwrotnie. Szukają samca, który nie będzie miał tych przymiotów w ogóle. Nie będzie opanowany i łagodny. Będzie ryczący, silny, mocny, kopiący i potężne uderzenie, że ten drugi będzie wyglądał gorzej. To jest ta sytuacja. Więc uświadamia sobie, no właściwie to jest prawda. W każdym jest Chrystus. Bo każdy człowiek na tym świecie ma taką potrzebę, tylko że nie chce od ciebie tego wymagać. Nie dlatego, że nie umie. Tylko nie chce od ciebie wymagać bycia opanowanym, bycia, żeby był opanowanym, łagodnym, wiernym, dobrym, uprzejmym, cierpliwym, niosącym pokój, radość, miłość. Mimo, że ma taką zdolność i wie o tym, że druga osoba tego poszukuje, bo tego poszukuje od drugiej osoby. Wymaga od drugiej osoby, ale nie wymaga tego od siebie. Szatan powoduje, działa w taki sposób, chce, aby inny był taki, ale od ciebie tego nie wymaga. Bo wie, czego od tamtego wymagać, ale sam wykorzystuje tą wiedzę po to, aby kogoś okłamać, zwieść i zniszczyć. Ta sama sytuacja jest z Kościołem. On tak samo robi. Czyli mówi o panowaniu, łagodności, wierności, dobroci, uprzejmości, cierpliwości, pokoju, radości i miłości, ale pozbył się Chrystusa. Po co to czyni? Nie po to, żeby ludzie znaleźli Boga, bo w ten sposób Go nigdy nie znajdą. Mogą iść, mogą być humanistami. Mogą być, później jakiś inny kierunek humanistyczny, ale nie znajdą Boga. Jeśli osobiście nie będą poszukiwali w swojej naturze prawdy. Nie chodzi, bo altruizm nie wystarcza, aby odnaleźć Boga. Altruizm nie wystarcza. I to nie jest umiejętność człowieka. Nie jest to umiejętność człowieka. Jest to dokładnie to, co jest napisane. Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu, które pochodzi od Boga. Czyli nie uznają, są duchem, nie chcą uznać Ducha Bożego. Inna sytuacja. Są ciałem, uznają ducha cielesnego. Czyli ducha mocarza powietrza jako swojego władcę, a nie chcą uznać Boga, bo nie chcą być duchem. Mimo, że są duchem, to nie chcą poznać w sobie ducha, kierując się przymiotami ducha. Kierując się przymiotami ducha. A przymioty ducha? 1 świętego Piotra, rozdział 3, werset 3. Ich ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów i złote pierścienia, nie stronienie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Czyli nie chcą tego szukać, czyli inaczej można było powiedzieć tu bardzo prosto, poddając się duchowi mocarstwa powietrza, kierują się potrzebami ciała, a kierując się naturą wewnętrzną duchową, kierują się ku wartością Ducha Bożego, czyli Chrystusa, Boga, Ducha Świętego. Kierując się zmysłowością, kierują się do potrzeb ducha mocarstwa powietrza, który zapewnia im jakoby stan ich cielesnego postępowania i wyrazistości postępowania cielesnego jako sensu istnienia. Święty Jan mówi: dzieci, pozostawcie zmysłowość, w niebie jej nie ma. Przerwa. Dziękuję. Przerwa.